Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym studiu niezwykły gość. Dziennikarz, reportażysta, pisarz, znany nam w Opolu, bo jakby z Opola można powiedzieć pochodzi, chociaż już nasze miasto opuścił, ale wraca tutaj. I wrócił z prezentacją swojej nowej książki Nemesis i miał czas, żeby przyjść do nas do studia. Maciej bieda. witam serdecznie. Witam. Piszesz książki bardzo różnorodne. Naprawdę tematyka jest nie taka konsekwentna jak u wielu pisarzy, bo Ty piszesz różnego rodzaju, dotykasz różnej tematyki. To są różne wątki, zupełnie różne otoczenie tych scen książkowych. Po prostu rozpiętość jest ogromna. Jak to się dzieje, że? Tak robisz, bo często pisarze trzymają się raczej takiego trochę schematu, wręcz. A ty nie jesteś schematyczny pod żadnym względem. Nie, dlatego że te historie, które Państwo znajdujecie w książkach, to tak naprawdę przeżycie, a nie ja. One wszystkie są oparte na yy, faktach, na wydarzeniach, które miały miejsce naprawdę. No a życie nie jest schematyczne. I tutaj jedynym kryterium jakby doboru tematu jest jego atrakcyjność, czyli coś, co może się spodobać, co może zdobyć widownię, czyli tę publiczność czytelniczą. I ja tu jestem tylko sługą. Opowiadam to, co tak naprawdę już tam się kiedyś stało, no i staram się to opowiedzieć jak najładniej, yy, dla rozrywki. Dlatego schematy nie wchodzą w grę. Znaczy język literacki, jak dla mnie, masz wspaniały. Myślę, że nie tylko dla mnie, bo o tym świadczy ilość Twoich czytelników. Ale teraz jakby to tak trochę wygląda, jakby tak szła taka linia e, oczyszczenia, bo Nemezis, Katarzis skąd się wzięły akurat te dwie ostatnie książki? E, z pandemii. <laughs> znaczy Katarzis, oczywiście ja piszę dla przyjemności. Powtarzam to za każdym razem i tak jest prawda. To nie jest y, kampania marketingowa ani, y, ani linia promocyjna, tylko rzeczywiście tak się dzieje. Zawsze chciałem później, y, gdzieś tam po południu życia, y, pisać beletrystykę y, i to robię. Y, Katarzys y, zacząłem pod wpływem impulsu, jak zresztą wszystkie książki. Kiedy jeden z moich kolegów z branży wydawniczej, mężczyzna, śniady, z dużą czarną brodą, oczywiście mam za długi język, żeby wytrzymać, więc go spytałem o sekret jego urody, on powiedział: że Jestem Grekiem. Ja powiedział mi historię swojego ojca i teraz uwaga: to nie jest brazylijski serial. Jego tato, który przy, przyjechał do Polski w 1949 roku e, z rodzicami, emigrując przez góry w tragicznych warunkach w czasie wojny domowej. Jak dorósł i wyjechał do Jugosławii, to spotkał na ulicy w Belgradzie samego siebie. Spotkał swojego brata bliźniaka, o którym nie wiedział. Bo rodzice chcąc mu oszczędzić traumy, nie powiedzieli, może drugie dziecko zginęło, zaginęło w czasie tego Eksodusu z Grecji. Ta historia mnie tak zatrzepała, że po prostu zacząłem zgłębiać wszystko, co się dało, a że była pandemia, siedziałem w domu, miałem mnóstwo czasu, to się lepiej czułem w tym świecie, powieści niż w świecie za oknem. I stąd Katarzys. Ono, ono miało być skończonym jednym takim stand-alone, jak to się pięknie mówi w branży. Natomiast potem polubili czytelnicy bohaterów ten wątek, no i stąd na Mersi będzie trzecia, czyli zamykająca trylogia. Ja mam ogromny sentyment do ciebie i do Twojej twórczości. Pierwsza książka, którą ja pamiętam, to była taka w sumie jeszcze bardzo cieniutka książeczka, Gwiazdozbiór od Mieńców. Tak, w wariatach. Ulokowany tutaj u nas, na naszej opolskiej ziemi. Pamiętasz jeszcze tą książkę, co cię zainspirowało do niej? Bo to było fantastyczne to opisywanie był... naszej rzeczywistości. Mówisz, że piszesz na podstawie faktów, realnych rzeczy. To była nasza opolska rzeczywistość. Tak, tak, to prawda. To był taki rodzaj survivalu. To znaczy, bardzo łatwo napisać, napisać reportaż czy opowieść o kimś, kto trochę odstaje od normy. Wystarczy pójść do szpitala psychiatrycznego i wziąć akta. Natomiast mnie to w ogóle nie interesowało. Mnie interesowali tacy ludzie, tacy ludzie inni, odmienni, właśnie ale nie z uwagi na swoją oryginalność, ale też z uwagi na to, jak trudno do nich dotrzeć. Bo to, żeby się cokolwiek o nich, od nich dowiedzieć, o nich samych, było czasami kompletnie niemożliwe. I trzeba było szukać takich metod, żeby oni rzeczywiście się otworzyli i zechcieli coś poopowiadać. To były króciutkie historie, ale dosyć smaczne, no i naprawdę świetna przygoda. No ale to chyba ci zostało to takie wyszukiwanie takich perełek, takich trudnych, wyzwaniowych rzeczy, no bo nawet historia e, grecka z Katarzis też wymagała zgłębienia e, no, jakby historii, e, pogrzebania w jakichś dokumentach, rozumiem, że to tak się odbywało, e, czy bazowałeś tylko na e, samej opowieści. E... Nie, 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 absolutnie. E, to jest ja zawsze ja ciągle chodzę do czytelni, ciągle chodzę do archiwach do archiwów. I tam w papierach jest cała masa skarbów, których jeszcze nie zawłaszczył internet, które są, są z epoki przedinternetowej i nikt ich tam jeszcze nie umieścił. Nikt ich nie scyfryzował. Zatem tam można znaleźć rzeczy niesłychane i ja się tym odżywiam, bo bo rzeczywiście mm, takie pobyty mm, dają coś coś fantastycznego. Przy okazji książki, nad którą teraz pracuję, przeszukałem internet wzdłuż i wszerz, nie znalazłem wiele. A w jednym czasopiśmie prawniczym, mega nudnym, nagle jakiś pan mecenas chyba zafascynowany tym tematem, napisał pięć tak znakomitych tekstów, nie mogę powiedzieć o czym, ale no, dowiedziałem się mnóstwo, także warto. Byłeś szefem naszej trybuny opolskiej, tutaj, nowej trybuny opolskiej. Byłeś dziennikarzem czynnym. Teraz nie masz wrażenia, że gazeta trochę zrobiła się takim. No, gorszym sortem nie dużo ludzi sięga po te gazety, ponieważ spłaszczyły się dość mocno te artykuły, reportaże są okrojone, ale troszkę podobny los, może jeszcze łagodniejszy jest z książką, że jednak bardzo się odstępuje od czytania książek to młodsze pokolenie. Jest takie, że woli sięgnąć w skróty internetowe opisy niż czytać książki. Nie przeraża cię to? Masz jednak tą wiarę w tych swoich czytelników, że warto jeszcze jednak pisać i dawać ludziom nadzieję, że ta książka nigdy nie umrze. Już wczoraj miałem już na końcu języka, a raczej na końcu palca, taki pomysł, żeby napisać do mojej promotorki szefowej, szefowej dyrektorki marketingu i PR-u. Wydawiciela Gora, która się zajmuje akurat promocją moich książek e, i chciał napisać Asiu w Opolu pełna sala, ale wszyscy 50 plus. <grym> Zatem m, może to tematyka, którą ja poruszam, ale znaczy większość 50 plus, ale rzeczywiście coś w tym jest. Czasy się zmieniają, e, a z, z tym stylem, który, który ja mam, z tą ilością e, ilością informacji, te książki są gęste, e, Pełne historii. Młodzi ludzie mają alergię na historię. To, to raczej na TikToku ich nie wypromuje. Ale cieszę się, bo nigdy bym się nie spodziewał, że takie w sumie niszowe książki sensacyjne sprzedażowo dotrą do topki, tam gdzie są kryminały. Te i to takie najpopularniejsze. I to jest pocieszające bardzo, bo tych czytelników przybywa. Nawet jeśli to są ludzie już dojrzali. Ja już tutaj deklarowałam mój sentyment do Twojej twórczości i do Ciebie. Powiedz mi, czy Ty dalej masz sentyment do naszego miasta? I czy może gdzieś jakaś historia z naszego miasta, jeszcze poza gwiazdozbiorem odmieńców, która była dawno, się stworzy w Twojej głowie? Umawialiśmy się przed programem, że nie będziesz mnie wprowadzać w zakłopotanie. <laughs> <laughs> Nemezis jest bardzo polską książką. To jest zaodrze przedwojenne. To jest bohater, który istniał naprawdę i który rzeczywiście był w oddziale skorzennego i brał udział w odbiciu Mussoliniego. To jest też powojenne opole, ale stąd tematów mi na pewno nigdy nie zabraknie, tak jak nie zabraknie mi sentymentu, no bo lata największej aktywności, ponad 20 lat jednak tu spędziłem i napchałem te notesy, wyjechałem stąd. Dobrze obładowany. Wyszabrowałem tych historii całą masę. I sądzę, że one na pewno kiedyś tam się znajdą, czy w postaci wątków, czy w postaci może tematów też. No to na to czekamy. A książka ma ten urok i czar, że można ją wydawać i czytać, niezależnie od tego, gdzie znajduje się autor i gdzie znajduje się czytelnik. Więc czekamy na kolejne książki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo miło dziękuję.